Dzień dobry, dzisiaj znajdujemy się na warszawskiej Pradze. Jako że Rosja wprowadza bezprawne referendum na terenach okupowanych, do których nie ma praw, stwierdziliśmy, że możemy zrobić coś bardzo podobnego. Zapytamy losowych ludzi na tej pięknej warszawskiej Pradze, czy są za przyłączeniem Księżyca do Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałby pan wziąć udział w naszym referendum? Nie, dziękuję. Na pewno? Dobrze. Dawaj. Dawaj. No i na tak. A na to mały, tak. No żeby tak. Nie miło. Wiadomo, no, się zgodził. Bo jako, że Rosja aktualnie prowadzi fejkowe referendum, które jest bezprawne i nie ma żadnego sensu na okupowanych terenach, które są nawet nie są ich, to my stwierdziliśmy, też zrobimy sobie ankietę, a raczej referendum. Więc czy w ramach referendum jest pan, pani za przyłączeniem Księżyca do Polski? Absolutnie. Tak? Absolutnie? Absolutnie, pewnie, bierzemy go. A, no to za pana dwa razy. A pani? Tak. No i pyk. A jest tutaj w ogóle opcja, nie? Jakoś nie widzę. Nie. No. A po co? Ale nie. A, no to... Jest tak, albo bardziej tak. Bardziej. Dobra. Miłego dnia. Próbujemy wiernie naśladować rosyjskie wybory. Dzień dobry, mamy do pana sprawę. No tak. No i pyk. No Aleksiej, widzisz to? Na Księżycu też tak będzie. Witam pana. Mamy do pana bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Prowadzimy referendum zlecone przez nasz piękny kraj. Czy jest pan za tym, żeby dołączyć Księżyc do Polski? To jest chyba śmieszne. Czemu? No to jest tyle ziemi, surowce. Będziemy najbogatszym krajem. Mamy bardzo ważne pytanie. Czy jest pani za przyłączeniem Księżyca do Polski? Ale w jakim sensie? Fizycznym. Wyślemy... Kogo można by wysłać? Kaczyńskiego. Na Księżyc. Do swojej samotni. Będzie obserwował nas z góry, tak jak zawsze chciał. No nie wiem. Można powiedzieć nie. No. Jak nie, to dziękuję. Ja w jej oczach widziałem tak. Elon Musk chciał kolonizować, my też możemy. Polski czemu, program kosmiczny. Czemu nie? Czemu nie? Dokładnie. Dziękujemy. Dzień dobry, można zająć chwilkę? O, szkoda. I pyk. Proszę, można zająć chwilkę? Można zająć chwilkę? Nie, minutka. Czy chcieliby państwo wziąć udział w referendum? Jako że Rosja okupuje tereny Ukrainy, wprowadza tam bezprawne referendum, które jest tak naprawdę chuja warte, postanowiliśmy zrobić własne. Więc chcieliśmy zapytać państwa, czy są państwo za dołączeniem Księżyca do Polski? Kurde. Czemu nie? A jak tam flagę postawimy? No flagę. To już polska myśl techniczna, polski program kosmiczny. Pewnie Kononowicz coś o tym będzie wspominał. To która opcja? Tak czy bardziej tak? Może być tak, ale bardziej. To... A nie, ja chcę tak, bo jest mniej osób, chcę mieć tych... No. Dobra. Dziękujemy. Dziękujemy. Na Księżycu będzie zajebiście. A czy nie będzie dobrze? A nie będzie też źle? Można powiedzieć, że będzie średnio. Czyli zajebiście. No pewnie, że zajebiście. Dzień dobry paniom. Tak. Mamy do pani pytanie, jest w sprawie referendum. Czy są panie za tym, żeby dołączyć Księżyc do Polski? Co to znaczy Księżyc? Taka kulka na niebie. Tylko w nocy, w dzień jest słońce. Dzień dobry, można zająć chwilę? Nie. Nie? No trudno. O. Nie rozumiem. A dobra, to ja już zaznaczę. Tak, i pyk, triple kill. Ale to zaznaczę pan. Chcieliśmy zapytać, czy w ramach naszego referendum jest pan za dołączeniem Księżyca do Polski? Bzdury jakieś. No, dokładnie. Bzdury, ale dziękuję za taki jakiś happening, kurczę, biuro. Czyli no tak. Znajdziecie takich, że którzy się zgodzą, którzy się nie zgodzą. Tak, no pan się właśnie zgodził. Tak się zgodziłem? Tak. Powiedziałem? Tak. Ja w pana oczach widzę. Chwilowo dostałem jakiegoś chyba zaćmienia. No. Jak wszyscy Rosjanie. To był zaćmienie słońca chyba było. Tak. Nie zauważyłem tego. Rosjanie na pewno mają zaćmienie. Tak. Straszne. To jestem za... Umysłowe. Dziękujemy. Dzień dobry, można zająć chwilkę? Dziękujemy, nie mamy czasu. Oj, szkoda.
Dokładnie. Ty, dawaj. Dawaj, bo ja coś inny to złapię. Ty, Oleksi, to jest pralka? Nie wiem, nigdy w życiu nie wiedziałem. Gdzie się wkłada ubrania? A, tutaj. Jak to ma prać? Chuj, bierzemy, łap. Ogólnie jako, że Rosja prowadzi teraz referendum i na terenach, które są okupowane i nie mają tego prawa, to my postanowiliśmy zrobić własne referendum. Tak. A czy będę wam musiał dawać dane? Czy nie. To, nie. Czy to jest tak naprawdę? Czy jest pan za tym, żeby dołączyć księżyc do Polski? Tak. No dokładnie. A to jest nawet fajniejsza opcja, dobra. Pani? Okej, okay, ja też. No. I pyk. Okay, wiemy. Stresujcie pana. My pytanie do pana mamy. Wprowadzamy tutaj taką referendum. Czy jest pan za tym, żebyśmy dołączyli księżyc do Polski? Do czego? Do Polski. Co dołączyli? Księżyc. Księżyc? Do Polski. Do Polski. W jaki do sposób? Polski. Fizyczny. Fizyczny? Tak. Jak ty widzisz to fizyczny? Nie mam pojęcia. To już rząd się tym zajmie. Aha. I co ode mnie chcesz? Podpisów. Jakich podpisów? Czy jest pan za tak? Jakby jest za tak, to kreseczka na tak, a jak nie, to kreseczka na tak. A nie tak, to tak. Tak, nie, tak. Nie tak, tak. Tak, nie tak, tak. Aha, znaczy nie tak. Tak. Aha, tak. Tak. No to co, Oleksiu? Liczymy głosy. Raz. 2, 8, 16, 30, 1000. Zaokrąglimy, 2,5 miliona. A ile mamy z online? Jeszcze 2,5 miliona. 5 milionów. I cyk, dzwoń do Putina. Takie referendum, jak dzisiaj zrobiliśmy, to była zabawa. Ale bardzo podobne, równie idiotyczne i bez sensu, dzieją się właśnie na Ukrainie. I to referendum nie zmieni niczego, ale jeżeli wy chcecie coś zmienić, tutaj niedługo gdzieś tutaj pojawi wam się na ekranie link do zbiórek. W magazynie takim jak ten codziennie przerabiamy tysiące rzeczy, żeby pomóc ludziom z Ukrainy. I wy też możecie. Dziękujemy.